Dobra, pora na zajęcia z transmutacji! Dobra, trzeba się nauczyć kolejnego, ostatniego zaklęcia, które nam jeszcze zostało. Generalnie mam, znaczy, z tych oprócz niewybaczalnych oczywiście. Ale musimy się niestety przespać, bo jesteśmy już tutaj za wcześnie, więc prześpiemy się na posadzce. Posadzka jest mega wygodna. Nie no, co wy wszystkiego się człowiek nauczył. Dobra, czas rozpocząć lekcję transmutacji! Ciekawe, co by było, jakbyśmy odpowiedzieli na wszystkie pytania z tego quizu. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Gump był pierwszym ministrem, pamiętam nawet. Myk. Alach, to znaczy... Czyli coś tam, no nie wiem, nie wymawia żadnego słowa chyba. Akrakadabra. Ale jestem zarąbista. Beautifully done. Dobra, nauczone. Co nam chcesz ze mną pogadać, profesor? You wanted to discuss my progress so far this term, professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. No, nawet się nauczyłem jednego z zaklęć niewybaczalnych, pani profesor. Zadania zajęły mi naprawdę... zadania były pomocne, tak, tak. Thank you, professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you were able to grow a venomous... O, żeby tylko! Growing such a magical plant is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to an ex-aura in Upper Hogsfield connected in any way to Professor Fig? I can't begin to imagine what that was about. Nie. Not at all. I was merely interested in learning more about the aura program. I saw Professor Sharp's aura badge and was intrigued. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Okej, no dobra. No to fajran, tak? O kurde, poziomy zdobyliśmy. Ukończono wyzwania. Coś tam ukończyliśmy. Ja zaraz zobaczę, o co chodzi. No, coś tam chyba ukończyliśmy. Wyzwania jakieś wymaksowaliśmy, misje. Nie, tak, widzicie? Ukończyliśmy, to są chyba zajęcia. Wszystkie zajęcia ukończyliśmy. No dobra. No i kozaczek, kurde. Pięknie, proszę państwa. No, teraz przetestujemy. Swoją drogą przetestujmy te transmutacje. Dajmy to tutaj, może tu nawet dajmy. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook. O, chce mi coś pokazać, Seba. Zaraz do niego pójdziemy. Akrakadabra! Dobra, jeszcze jakaś wiadomość?
fajne. Fajne. Ciekawe, czy będziemy mogli to rzucać na uczniów. Dobra. Napisał do mnie Seba oczywiście. To tak, w cieniu kopalni. Spotkaj się z Sebem koło górującej kopalni. Porozmawiaj z Amitem. Porozmawiaj z Nati pod klasą wróżbiarstwa. Porozmawiaj z Poppy. No dobra, pójdziemy z Sebem, bo Seba dobiegłeś 27, jeszcze nie, 26 mam. No i te to mniej istotne. Dobra, spotkajmy się z Sebą, wiem, że to jest główne zadanie, ale kurczę no. Aj, aj, aj. Nie no, mam 26. Nie mam 27. No, poza tym Seba teraz mi z innej sprawy do mnie napisał. Czyli obstawiam, że i tak trzeba ruszyć wątek Seby. No tak gdzieś jak nie mam zadania, żeby móc się nauczyć od Seby w tej chwili. Dobra, tak gdzieś jak Seba ma jakiś biznes, jest bardzo dużo pobocznych zadań, ale dobra, spotkajmy się z Sebą, zobaczymy co tam ciekawego Seba wymyślił sobie. Tutaj chcę się spotkać. Dobra, chodźmy do górnego chodzki i zrobimy to zadanie. Przy okazji chodźmy do sklepiku, sprzedamy sobie towary. Siema! Chcesz sprzedać trochę gówna, które znalazłem. No i myk, sprzedane! Zakrucjować jakiegoś lamusa? No ja bym chętnie zakrucjował jakiegoś lamusa, ale niestety gra nie daje nam na razie za bardzo takich możliwości. Dobra, tutaj Seba ma jakąś akcję, więc chodźmy do Seby, zobaczymy o co mu chodzi. Zaparkujmy. Anne is getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Dziwne, że on mi wysyła listy, jak stoi koło mnie, no ale dobra. Poczekajcie, bo to może mieć znaczenie teraz, co on mi wysłał. Spotkaj się... Imperio? Wybacz Seba, którego teraz przed chwilą tu spotkałem. Muszę się spotkać z innym Sebą w innym miejscu. O, tak. Chyba jednak mam ważniejsze sprawy do zrobienia, jak się okazuje. Chyba muszę się spotkać z Sebą, które chce mi pokazać magiczne jedno zaklęcie. Słyszałem o zaklęciu Imperio. Zaklęcie, drugim zaklęciu niewybaczalnym, które pozwala mi kontrolować. Kogo mi się tam podoba oczywiście. Dobra, kozak, nauczymy się. Szybkie Imperio się nauczymy i będzie kozaczek, dobra. Trzeba się nauczyć takich podstawowych zaklęć, jak Imperio. O, balony. Weźmy je, rozcegujmy, to nową miotłę dostaniemy. Kurwa, nie trafiłem, nie wierzę. Pyk! Pyk! No i pięknie, dobra. Tam jakieś walki się dzieją, ale totalnie mnie to nie obchodzi. Musimy się spotkać z Sebą. Seba, jesteś tutaj? Tylko czemu chciał się spać tutaj, nie w krypcie? You're here. Good. Siema, Seba. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it. But I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect.
By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't, I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Chilling, nic mu nie powiedziałem, przecież nie powiem temu Lamusowi, że ten, że będziemy się uczyć zaklęć z zakresu czarnej magii. Raport uczniowski. Zadanie w katalogu dało niespodziewane dobre wyniki. Nowa wiedza o naszych przodkach otworzyła mi oczy, ale jednego nie mogę zignorować. W podniszczonej wnęce za wielką salą pośród wywróconych sarkofagów znajdował się relik o dziwnym kształcie. Jego moc była łatwo wyczuwalna. Byłbym w niebo wzięty, gdybym mógł go przebadać, ale zabieranie przedmiotów jest zabronione. Dobra, chodź, chodź Seba. Zwiedzimy sobie te katakumby. To mi się podoba. Katakumby, katakumby. Dobra, wait, zaczekaj chwilę. A nie, mam te Dobra, chodź Seba. Mamy sprawę do załatwienia. O bogowie. Crucio! At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect free. Spiders aren't insects. Don't start. Accio! We're here for a reason. I'd say opening the wall is justified. Revelio, ulala, zobacz, tam jest jakaś fajna znajdźka, wiesz co to znaczy? To znaczy, że trzeba użyć, tak, dobrze myślisz, magii. This room is taller than it looks. Chodź, gałganie, trzeba przeszukać ten teren, o, skrzyneczka. Magiczne diagramy, ej, ciekawe. Dobra, chodź, musimy znaleźć relikt. My! Crucio! Na pewno Sebastian się nie przejmuje tym, że rzucasz... Że rzucam zaklęcie, którego mnie nauczyłeś, Crucio, tak swobodnie, jakby nigdy nic. Na pewno się tym nie przejmuje. Wydupczenie! Dobrze. Możemy pójść tam, a możemy pójść tutaj. No dobra, chodźmy najpierw tutaj. Watch your step. I nearly slipped there. Widzę je. Accio! Incendio! Sender! Infringo! Expelliarmus! Infringo! Infringo! Bombarda! Lovedon! Defender! Arresto Momentum! No i pięknie. It no longer feels like a tomb. Dobra, zbierzmy co tu jest. Ran into problems, often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine though. Dobra, tutaj coś jest. A, jakiś berecik. Nic ciekawego. Tak jak się oglądałem wczoraj twojej rozgrywki, że kupiłem również już 8 godzin gram. No bo nic dziwnego, gierka jest kozacka, no. Mega mi się podoba. Ja pierdykam, dawno nie było tak dobrej giereczki. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Lovely. Bones outside the sarcophagus. Seems odd. No dobra, chodźmy zbadać, co tu ciekawego jest. O. Pan pająk. Czy to na to zadziała reparo? W sumie warto spróbować reparo, dawno nie stosowałem tego zaklęcia. Lumos. Nie, nie zadziałało reparo.
A może Wilgardium Leviosa? There's something here by the altar. Confringo. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio. Dobra, mam kolejne kościotrupskie te szczątki. No, wydaje mi się, jakby mogły się do czegoś przydać. Chodź. Proszę bardzo, co znalazłem. Chyba bardziej tutaj, po zastanowieniu. Aha, no ustaw to. Prosta zagadka, powiem ci. Bramę z kości trzeba po prostu zrobić. Nierozważenie wspomniałem. Słyszałem, że osoby wybrane przez ludzki z dębu szczupu kołowego władają potężną intuicją. Dobra, jakieś tam pierdoły w sumie o relikcie. Co tam znalazłeś? No przejście w sumie znalazłem, wiesz? Wiedziałeś o tym, tylko zastanawia mnie. Zanim faktycznie tak udamy się tego przejścia, jedna rzecz mnie zastanawia. Jak otworzyć to gówno? O tutaj. Co nie? Z drugiej strony, dobra, wiem, będziemy pewnie wracać ten. Okej, okay, nie było tematu. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced the space beyond the great room. Which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. Ta, już niedługo zaklęcie Crucio, znaczy Imperius, też będzie moje. Wybornie. Before we trudge on further, I just realized something. The student's diary mentions the Imperius curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Co ciekawe, mamy wybór, żeby się go nie nauczyć. Chętnie nauczy się zaklęcia Imperius. Skąd znasz zaklęcie Imperius? A zapytajmy się go tak z ciekawości. Where did you learn the Imperius curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. Wiem, co Crucius co chwilę rzucam. Chcę tego. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Imperio. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. I tego to sposób. Drugie zaklęcie niewybaczalne wchodzi w me ramiona. Tylko gdzie teraz je sobie postawić, żeby mi nie przeszkadzało jakoś bardzo? Musimy to inaczej musimy to zrobić. Tu na dole musimy to wywalić. Tutaj go damy je, żeby mi nie przeszkadzało za bardzo. Stop w ogóle praktycznie nie korzystam, więc stop damy tu.
Tu damy, niech będzie flipendo, niech będzie. Popchnięcie damy, transmutację damy tu. Chociaż te transmutacje, może w ten sposób bardziej. Dobra, niech będzie. Imperio! A dla ciebie Crucio! Przeogromny ból! I co, pajączku? Jak długo jesteś pod moją kontrolą? Przez wieczność? O, obudził się. No cóż, trudno. Zbawmy się z nim. Akcja, celebracja. Czyli widzicie, krótko mówiąc, przez jakąś krótką chwilę jest pod moją kontrolą, ale i tak, potężne gówno. Dobra, możemy mieć teraz kilka miejsc iść. O. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Poczekaj chwilę. Incendio. To jest tunel zawalony. A co jest tutaj? Crucio. Crucio. Piękne zaklęcie, nie ma co mówić. Zaklęcie Imperiusa. Piękna sprawa, powiem wam, moi drodzy widzowie. W końcu czuję prawdziwą władzę. Prawdziwą pomału. Nasza droga. Jessica Klusek staje się największym złodówcem w dziejach czarodziejów. Ta, jeszcze tylko Evada Kebaba i będziemy niezwyciężeni. Jessica Klusek i trzy zaklęcia niewybaczalne. No cóż. O, tu jeszcze coś jest. Chodźmy to zwiedzić. Dobra, nic interesującego jakoś bardzo. No dobra, idziemy w tamtym kierunku w takim razie. Tak naprawdę już nas tylko krok dzieli od potężnego zaklęcia. Poczekajcie. Chyba trzeba użyć lewitacji, tak mi się wydaje przynajmniej. Perhaps we need to pull the handles in the order of the symbols on the tablets. Trzeba zrobić znowu taką luźną bramę z czaszek. A jest tu pokazane co? Czyli kółko i taki kwadrat. Dobra.
No, udało się. Dobra, coś jeszcze nie otworzyliśmy. Tutaj, takie coś i kółko, okej. A tu jest tylko skrzyneczka. Proszę natychmiast się poprawić. Myk, myk, do roboty. Nie mam czasu na wygłupy budować wieże. Dobra. I ty tak samo, myk. Magia. Chodź, wrota otwarte. No oczywiście, że skończone, a co ty myślałeś sobie? Litości. Proszę cię, amatorka. Jeśli myślały pająki, że powstrzymają potężną czarną księżniczkę bla Jessica Klusek, to myśl, to myliły się. Nie pokonają. Nikt nie pokona Jessica Klusek. Dobra, gdzieś tu musi być artefakt. Hold on, don't give up yet. Relikt aż kipi od energii. Jego możliwości mogą przysłużyć się nie tylko czarodziejom, ale też całemu światu. Ale mroczna ofiara, która pozwoli wyzwolić jego potencjał, może być zbyt wielka. Dopóki nie dowiemy się, proszę, nie zabieraj reliktu. Interesujące. Sebastian, the relic, look. Could it be? To dziwne, czyżby... Trzeba było poświęcić 3 osoby? Luźny relikt. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Co? Potrzebujemy tego reliktu. I'm willing to ignore what the journal says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake. Dla mnie. I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret. Prawda jest taka, że ten relikt, jest duża szansa, że on wiąże się z niewyobrażalną mocą. Chociaż przyznam się, że to, co tam było napisane, a dokładnie to, co było tam pokazane, napawa mnie ciekawością. Sami zobaczcie. 3 trupy wokół reliktu. Czyżby to świadczyło o tym, że będzie trzeba 3 ofiary poświęcić, żeby relikt zadziałał? Jeśli tak, to zrobimy to z przyjemnością. Dobra, chodź, zawijamy się, Seba. Oho! Patrz, kogo tu przywiało. Lumos. Twój przyjaciel przyszedł. Omnis. Chodź, pogadamy z Lamusem. Ominous. Ta, to oczywiście, że to on. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne.
I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Chyba nie chcesz, żebym zastosował na ciebie pan! Zaklęcie Imperio, ale będę chyba musiał. Trzymaj się, Daria. Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Karm33NE zasubskrybował. Dziękuję ci za subskrypcję. Piąteczka dla ciebie. Nie mogę stanąć po twojej stronie. Sebastian ma rację. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperium. That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the Dark Arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Dobra. Łatwo. Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Sebastian, come on. Chodź, Sebastianie. Omnis się rozmyślił. Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we need to go. Ale to było mocne. Podoba mi się ten wątek. Chyba jeden z najciekawszych wątków. Ja pierdykam. Grubo. Chodź, chodź. You need the relic. Lumos. I know. But not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperio on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but... I've taken full responsibility. You have my word. Wziąłem pełną odpowiedzialność. Uwierz mi, Seba. We've always looked out for each other. Spoko, loko. Teraz masz nową przyjaciółkę. Jessica Klusek. How long will the spell last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb, just as we did. He'll be all right, Sebastian. Dobra, no to co, wracamy, chodź. Chodź, Seba, fajnie było, ale się skończyło. Seba, 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 co ty taki wolny, chodź, chodź. No, zaufaj mi. Musisz ten. Teraz ja jestem twoją nową przyjaciółką. Nie sprowadzam cię wcale na złą drogę. Zaufaj mi. Ona kazała mu zaczekać, a zniknął z pola widzenia, a on jest ślepy. Ej, w sumie racja, co nie? Ej, kurczę. Pionusiak napisał. Kazałam
mu zaczekać, że znikniemy z pola widzenia, on jest ślepy. To trochę, no to... To trochę sobie poczeka chyba. No trudno. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. Najlepsze to, że nie mieliśmy w sumie wyboru za bardzo, bo ona odgórnie rzuciła takie zaklęcie, ale jeśli tak, to będzie... Let's hurry. Co tu się dzieje? Oho, bitka! Bitka. Myk! Lucio! Crucio! Imperio! O, dostałem raz! Coś jeszcze? Tam są jeszcze lamusy. O, jest jego siostra. Ten wątek jest chyba najgrubszy póki co. Jak mam być szczery. Boy. What have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. Spoko, Seba. Masz mnie. What did you expect me to do? The Imperius curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Ogólnie w razie czego, widzowie, moi drodzy, zrobiłem tam tego, w tym momencie, kiedy rzuciłem Imperio, zrobiłem taktycznego save'a. Więc tego save'a nie będziemy po prostu usuwać i może sprawdzimy innym razem. Nie wiem, czy teraz mi się chce sprawdzać. Może sprawdzimy, co by się stało, gdybyśmy podjęli inne decyzje. To mogło być dosyć całkiem ciekawe doświadczenie. Ale póki co myślę, że bardzo dobre decyzje podjęliśmy. Wszystko idzie zgodnie z planem. Zawsze jesteśmy za Sebastianem. Sebastian coraz bardziej nam ufa. Coraz bardziej uczy nas zaklęć, których może i nie powinien. Wybornie. Dobra, pogadajmy jeszcze z ojczulkiem, bo jakiś problem ma. Może szybkie Imperio przemówi mu do rozsądku? Tak się zastanawiam. Najgorsze to, że jak rzucałem Imperio, to w ogóle nie było decyzyjności tekstu, co nie? What was he thinking?
Pardon me, Mr. Sallow? What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic, even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. What, Sebastian? A to niedobry. Cholipka, no i nie podoba mi się jej nastawienie, Olczulka. Bardzo mi się nie podoba. Menelu. Ale bym rzucił za... Imperio! Dobra, nie to nie. W krypcie z Sebastianem. No cóż, chyba nie mamy wyboru. Chodźmy pogadać z Sebastianem w krypcie. Ta, jakieś Ewada kebaba na wuju. No niestety, trochę się niebezpiecznie niby zaczyna robić, ale nadal uważam, że wszystko jest pod maksymalną kontrolą. Ale tak, jest to najgrubszy wątek ze wszystkich na razie. No, to było bardzo grube. Ciekawe, czy on nic przeżyje. Co się dzieje? Jakiś taki rozjuszony jesteś. Rozmawiałem. I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft, nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne, to reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Nie, właśnie okulary są kozak. To jest na okulary naszej głównej bohaterki. One po prostu ten. No, taką ma stylowe po prostu. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? It's... We just lost our parents and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions. A box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest. And without a second thought, she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. Gdy dowiem się więcej. Super bohater poświęci cię dla świata, złoczyńca poświęci świat dla ciebie. Taka prawda, co? Nie no, proszę was, okulary dodają właśnie klimatu. No dobra. Pytanie zasadnicze, w sumie zastanawiam się. Bo mogliśmy teraz czekać na sowę od niego, pewnie znając życie. Będzie musiał upłynąć trochę czasu, żeby on łaskawie. Więc on w sumie, wyjdźmy stąd. Wyjdźmy na chwilę z pokoju życzeń.
bo taką kminę mam. Czy jeśli sobie zdrzemniemy się tutaj na podłodze, to czy może jak minie trochę czasu, to on do nas wyśle tą sowę? Zdrzemnijmy się tak dwie raz, zdrzemnijmy się. I zdrzemnijmy się jeszcze raz. Jeśli nie, to niestety będziemy musieli się zająć innymi rzeczami. Co byłoby dosyć przykre, ale no... Istnieje też taka szansa, że może po prostu mu trochę to zająć. Nic. Misje są. Dużo rzeczy do robienia jest. Ale tak, nie powiem, ten wątek mi się mega podoba. Przeniosło zostało tylko jedno, Evada Kedavra. Zaklęcie niewybaczalne. Natychmiast zabija przeciwnika. Piękne zaklęcie, którego chętnie bym się nauczył. Ajajajaj. Niestety, jako że jutro jadę na Jema, będę musiał kończyć. Co trochę mnie boli wewnętrznie, bo z chęcią bym już dokończył ten wątek, ale po prostu w świecie nie mam czasu. Muszę się przygotować do jutrzejszego wyjazdu. I niestety, jeszcze gorzej nie będzie mnie przez piątek i sobotę, jestem na moje bardzo duże nieszczęście zajęty, więc strasznie nad tym ubolewam, ale kurde, dopiero jakoś chyba w niedzielę, jeśli nie w poniedziałek, będziemy musieli to dokończyć. No strasznie nad tym ubolewam, taki wątek dobry z Evadą Kedavrą i z Cruciosem, ja pierdzielę, no aż głupio, aż szkoda, no, czuję ból wewnętrzny.